Początek wojny w Zawierciu był bardzo burzliwy. W 1914 roku wysadzono supy z przewodami telefonicznymi, za co Niemcy podpalili ulicę 3 maja, spalono też dworzec kolejowy. Atmosfera w Zawierciu była bardzo napięta. Mieszkańcy ryzykowali życiem, przeprawiając się po żywność przez granicę okupacyjną. Rada Miejscowa Opiekuńcza, która powstała 15 lutego 1916 roku, starała się zaradzić wizji głodu, jaka zajrzała w oczy mieszkańcom. Prezesem Rady Miejscowej Opiekuńczej został Józef Brzeziński. Członkami jej byli m.in. Stanisław Szymański, Seweryn Wesołowski, Helena Malczewska, Jan Pasierbiński i proboszcz tutejszej parafii, ksiądz Franciszek Ziętara. Celem Rady była pomoc ubogiej ludności miasta. I to bez względu na wyznanie czy pochodzenie. Bezpłatna Kuchnia Rady w ciągu 55 miesięcy wojny wydała, bezpłatnie oczywiście, ponad 3 miliony 700 obiadów. Zorganizowano Biuro Rejestracji Strat Wojennych. W mieście organizowano też liczne kwesty, często pod hasłem Ratujmy Dzieci. Działalność Rady Miejscowej Opiekuńczej w Zawierciu zakończyła się po wojnie w 1921 roku.